Cześć, z tej strony Paweł z kanału Gramta Dam. Witam Was serdecznie w drugiej części cyklu Mało Znane. Na początku chciałbym Was prosić o lajkowanie oraz tego wideo oraz subskrybowanie mojego kanału, dzięki czemu będę mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na pokład statku kosmicznego, a wszystko to za sprawą gry Solar Storm, wydanej przez wydawnictwo Dranda Games, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie gry do recenzji. Nie będziemy się tam bili z inną cywilizacją. Nie będziemy się tam też bili z innymi ludźmi. Będziemy musieli ten statek naprawiać. Co rundę będą nam się psuły inne pokoje, a naszym zadaniem będzie jak najszybsze ich naprawienie. Jak gra wygląda, jak będziemy naprawiali te pokoje, zobaczcie sami. Jak widzicie, w tej grze nie mamy typowej planszy głównej. Nasz pokład statku budujemy z kart. Na środku zawsze jest pokój energii, a dookoła rozstawiamy karty losowo, czyli co grę ten układ tych pokoi będzie nam się zmieniał. Podczas swojej tury każdy z graczy może wykonać maksymalnie 3 akcje. Tą akcją może być albo poruszenie się, poruszamy się góra, dół, prawo, lewo, nie możemy po skosie, albo możemy naprawić pokój. W celu naprawienia pokoju musimy dać takie przedmioty, jakie zaznaczone są po prawej stronie każdej karty danego pokoju. Możemy też przekazać energię z pokoju, ale możemy to zrobić tylko w momencie, kiedy pokój jest maksymalnie naprawiony. Możemy też się wymieniać kartami z innym graczem pod warunkiem, że znajdujemy się w tym samym pokoju. Albo możemy zagrać główną akcję danego pokoju. Każdy z pokoi ma inną akcję, którą możemy wykonać. Może to być podglądnięcie 3 wierzchnich kart zniszczenia pokoi, może to być podglądnięcie 5 wierzchnich kart przedmiotów, może to być wymiana kart z innym graczem, osłonienie tarczą danego pokoju, albo na przykład zwiększenie ilości swoich akcji. Do naprawiania pokoi będą służyły nam karty przedmiotów, których jest bardzo dużo, no i mamy różne. Jest też karta, która zastępuje nam wszystkie inne. Tych kart mamy 8. I żeby zwiększyć poziom trudności tej gry, będziemy tych kart odejmować. Mamy także karty destrukcji naszych pokoi. Na początku będziemy niszczyć jeden pokój, natomiast później będziemy niszczyli 2 pokoje, a na końcu będziemy niszczyli 3 pokoje. Tak więc ważne jest, aby na bieżąco jak najszybciej te pokoje naprawiać. Aby wygrać grę, musimy przenieść energię ze wszystkich pokoi. Jeżeli przeniesiemy energię z jakiegoś pokoju, to kładziemy na nim ten żeton, aby wiedzieć, że z tego pokoju energia jest już przeniesiona. Tak samo możemy osłonić tarczą jakiś pokój, no i w tym celu będziemy kładli żetony tarczy na pokojach, które tą tarczą ochraniamy. Jeżeli chodzi o akcje, jakie możemy wykonać podczas naszej tury, możemy też rzucać kością, aby dobrać karty przedmiotów. Jeżeli wypadnie nam 1 lub 2, no to nie dobieramy żadnej karty. Jeżeli wypadnie 3, 4, 5, dobieramy jedną kartę. Natomiast jeżeli wypadnie 6, dobieramy wtedy 2 karty. Na koniec tury każdego z graczy będziemy właśnie ciągnęli te karty niszczenia pokoi. Natomiast jeżeli one nam się skończą, to będziemy rzucali kością. I w zależności od tego, jaką liczbę oczek wyrzucimy, to będziemy niszczyli karty przedmiotów stali i w momencie, kiedy te karty przedmiotów się skończą, przegrywamy grę. Przegrywamy grę też wtedy, jeżeli jakiś pokój ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Czyli jeżeli pokój będzie naprawiony na full i nagle te 3 będziemy musieli zabrać i nasz pokój dostanie 4 uszkodzenie, no to w tym momencie grę przegrywamy. Jak widzicie, gra nie posiada wiele elementów, ale daje nam wiele możliwości podczas naszej tury i jest naprawdę trudna i bardzo wciągająca. Jak widzicie, gra nie ma wielu elementów, ale
jest stworzona po prostu rewelacyjnie. Mechanizm tej gry jest tak skonstruowany, że gra się w nią bardzo fajnie. Elementy ze sobą są fajnie połączone. Sprawia to, że granie w tą grę jest naprawdę przyjemne. Łatwo zrozumieć zasady, nie trzeba dużo tłumaczyć. Instrukcja do tej gry jest bardzo krótka, bardzo fajnie napisana. Są też rysunki, które ułatwiają zrozumienie zasad tej gry, a więc wytłumaczenie to innym osobom naprawdę nie jest trudne, a próg wejścia w tej grze jest naprawdę niski. A więc jeżeli ktoś szuka fajnej planszówki, z którą będzie mógł zagrać z rodziną, czy w gronie większym gronie znajomych, to polecam tą grę, bo naprawdę jest bardzo łatwa i szybko możemy zacząć grę, nie tracąc wiele czasu na tłumaczenie zasad innym uczestnikom zabawy. Bardzo dużym plusem jest to, że w tej grze musimy się naprawdę dużo nakombinować. To nie jest łatwa gra, chociaż z pozoru wydaje się prosta, bo zasady są łatwe, nie ma dużo tutaj do zrozumienia, ale połączyć te wszystkie elementy, które ta gra nam proponuje, nie jest naprawdę łatwo. Na łatwym poziomie tej gry ciężko jest doprowadzić te wszystkie pokoje do pełnego, że tak powiem, zdrowia i później tą energię przerzucić do tego głównego pokładu. Naprawdę nie jest to łatwe, więc trzeba się tu dużo nagłowić i to jest chyba największy plus i to najbardziej wpływa na regrywalność tego tytułu, że nie jest łatwo wygrać. Trzeba wiele się nasiedzieć, wiele nakombinować, aby odnieść zwycięstwo w tej grze. No i każda porażka nas motywuje do tego, żeby w tą grę jeszcze raz zagrać i w końcu wygrać i w końcu naprawić ten statek i no odnieść to zwycięstwo. Naprawdę ja przez pierwsze trzy partie aż we mnie wrzało, bo nie umieliśmy ogarnąć tej gry. Zawsze nas ta gra pokonywała, więc jak w końcu udało nam się wygrać, to była wielka euforia i naprawdę mega. No ta gra jest skonstruowana pod tym względem naprawdę świetnie. Także tutaj bardzo duży plus. Kolejnym plusem jest to, że jest jakościowo bardzo dobrze wykonana. Nie trzeba się martwić o jakość elementów. Są fajnie zrobione, nic się tutaj nie niszczy. Karty są też jakościowo dobrze zrobione. Opakowanie jest bardzo grube, więc tutaj nie ma szans, żeby się zniszczyło. Instrukcja jest napisana naprawdę w łatwy sposób, jest zrozumiała. Są ilustracje, które nam pomagają zrozumieć coś, co jest troszkę trudniejsze, więc pod względem jakościowym gra jest naprawdę świetnie wykonana. Kolejnym dużym plusem jest to, że mamy tutaj wiele możliwości. Jest to mała gra, a oferuje naprawdę dużo, dużo możliwości, dużo elementów, które trzeba połączyć w jedno, aby odnieść tutaj zwycięstwo. Każdy pokój, w którym się znajdujemy, pozwala nam na zrobienie czegoś innego. Albo możemy osłonić tarczą jakiś pokój, albo możemy wymieniać się kartami z drugą osobą, albo możemy leczyć pokoje, będąc tylko w jednym. A więc tutaj tych możliwości jest naprawdę dużo i żeby wygrać tą grę, musimy połączyć te wszystkie możliwości w jedno. Nie możemy się skupić tylko na bieganiu i leczeniu tych pokoi, bo po prostu polegniemy. No wiem to z własnego doświadczenia, przerobiliśmy wiele strategii, aby w końcu odnieść zwycięstwo i ta gra naprawdę motywuje nas do tego, aby w nią grać, aby myśleć przy tym, co robimy. Tak więc to jest naprawdę wielki plus, bo no, gra jest pod tym względem świetnie zrobiona i regrywalność tego tytułu jest niesamowita. Mała gra, ale jakościowo i mechanicznie jest zrobiona po prostu genialnie. Ja jestem tą grą zachwycony, gra mi się w tą grę rewelacyjnie i mimo, że już rozegraliśmy wiele partii, cały czas chcemy w to grać. Kolejnym plusem jest to, że jeżeli już w końcu uda nam się wygrać na tym łatwym poziomie, możemy ten poziom trudności sobie zwiększać. A wszystko przez to, że mamy tam w grze karty, które zastępują nam inne kolory. No i z każdym, jeżeli chcemy zwiększyć sobie poziom trudności w tej grze, no to tych kart będziemy odejmowali. Najwyższy poziom pozwala nam grać bez używania w ogóle tych kart. No i najwyższy poziom, no ja jeszcze do niego nie doszedłem i myślę, że nieprędko to się stanie, bo naprawdę im mniej tych kart mamy, tym ciężej się gra i czuć to, że ta gra jest trudniejsza. Więc no, ktoś, kto lubi
kombinować, myśleć, obmyślać strategię, jak wygrać daną grę, no to tutaj odnajdzie się w tej grze i będzie tą grą zachwycony równie tak bardzo jak ja. Co jest minusem tej gry? No moim zdaniem minusem jedynym, jaki znalazłem w tej grze, jest duża losowość. Jeżeli ktoś nie lubi gier, na której wynik, wpływ ma losowość, no to ta gra nie przypadnie mu do gustu, bo tutaj bazujemy praktycznie głównie na losowości. Fakt, że możemy tą losowość troszkę niwelować poprzez używanie umiejętności pokoi. Na przykład możemy w tych kartach, które niszczą nam pokoje, możemy podejrzeć trzy i ułożyć je w wybranej przez nas kolejności. Albo karty przedmiotów możemy też podejrzeć pięć i ułożyć je w losowej, znaczy w uznanej przez nas kolejności, i tą losowość możemy troszkę niwelować. No ale jeżeli gramy w dwie osoby, no to nie jesteśmy w stanie co chwilę być w tym pokoju i tych kart sobie układać, więc no możemy tą losowość niwelować, ale i tak ona jest tutaj w dużym stopniu, więc pod tym względem to jest jedyny plus, znaczy jedyny minus tej gry i mi to nie sprawia większego problemu, ja nie mam z tym problemów z tą losowością, ale jak ktoś losowości w grach nie lubi, no to tutaj niestety ta gra mu się nie spodoba, bo ta losowość jest duża i ta gra po prostu na tą losowość jest nastawiona. Jeżeli chodzi o moją ocenę tej gry, to jest zdecydowanie 5,5 na 6. Świetna gra, świetne rozwiązanie, świetna mechanika. Po prostu poziom trudności tej gry jest wysoki, a jeszcze zwiększając go sobie, to po prostu idziemy w stronę już lekkiego hardkoru. A więc mówię, ja jestem tą grą zachwycony, polecam ją każdemu. Każdy odnajdzie siebie, coś, co mu się spodoba w tej grze. Jest to coś innego, ta gra proponuje nam w ogóle inny motyw, nie tylko zabijania, nie tylko rozbudowania czegoś, inna strategia, inny rodzaj gry, inne emocje, które nam towarzyszą. No i regrywalność, która jest na poziomie bardzo dużym, bo jak dostaniemy kopniaka od tej gry, no to chcemy się zaraz w tej grze zrewanżować. Jeszcze jednym plusem, który jest w tej grze, to fakt, że bardzo szybko się rozkłada ze względu na to, że tych elementów nie mamy dużo. No i rozgrywka też nie trwa długo, tak więc możemy w nią ją bardzo szybko rozłożyć i bardzo wiele partii rozegrać dzięki temu, że nie są one jakoś wybitnie długie, bo trwają maksymalnie 40 minut, tak więc pod tym względem też ta gra jest rewelacyjna. Na koniec chciałbym Was prosić o subskrybowanie mojego kanału. Z pewnością takich gier jak Solar Storm na tym kanale będzie więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o grze i co sądzicie o tej serii recenzji. No i do zobaczenia przy okazji kolejnej mało znanej gry.